Czy wiecie, jaka różnica jest między czcionką a fontem? I co to jest skrój pisma? Na te pytania postaram się odpowiedzieć dzisiaj. Jakiś czas temu na Facebooku opublikowałam wpis na temat rozpoznawania czcionki umieszczonej na obrazku. Wpis spotkał się z mieszanymi odczuciami. Z jednej strony było wiele osób, które były zachwycone wpisem. Z drugiej jednak pojawiły się osoby, które wręcz oburzone pisały, jak mogę określać font czcionką, czy nie widzę różnicy między dwoma typami. Skąd wynika problem? W pierwszym momencie poczułam się lekko zdezorientowana. Przecież font i czcionka są to synonimy. Jednak nie wszyscy tak uważają. Nieporozumienie w kwestii tego, co jest fontem, a co czcionką, wynikło w wyniku dosłownego tłumaczenia z języka angielskiego. W słowniku języka angielskiego czytamy font, szczelnica lub krój czcionki, font. Jak więc przed chwilą przeczytałam font, można tłumaczyć jako czcionkę, jako krój czcionki, co zostało przez tłumaczy dosłownie skrócone do czcionka. Odchodzi się od określenia czcionka i zaczyna stosować angielskie określenie font. Tak więc, czym jest czcionka, a czym jest font? Czcionka to metalowy prostopadłościan używany w drukarstwie, czyli taki mały klocek. Z kolei font to zestaw znaków pisarskich dla dowolnego urządzenia lub programu, czyli tekst pisany na przykład na naszej stronie, nie jest on pisany czcionką, lecz fontem. Wiem, że jest to bardzo dezorientujące, szczególnie, że większość programów, z których korzystamy, nie posiada w opcjach czegoś takiego jak font. W angielskiej wersji takowe istnieje, jednak w polskich wersjach w większości zastępowany jest słowem czcionka. Jednak z biegiem czasu sytuacja ulega zmianie. Już kilka lat temu Windows zastąpił katalog, który się nazywał czcionki, właśnie katalogiem font. Co prawda część osób tłumaczy sobie to tym, że po prostu Windows chciał zatrzymać te same nazwy katalogów dla zarówno polskiej, jak i angielskiej wersji. Jednak na tym Windows nie skończył. Zastąpił również słowo czcionka w innych miejscach w swoich narzędziach. Z kolei, co to jest krój pisma? Krój pisma jest to zestaw charakterystycznych znaków o jednolitych cechach, takich jak styl, rytm, proporcje, układ, kształt szeryfu. Jeżeli chodzi o słownik języka polskiego, znalazłam w słowniku sjp.pl informację. Czcionka to dawniej pojedynczy znak służący do złożenia słowa. To element najczęściej metalowy, służący do druku, odbijania farby na papierze. Glif. Cyfrowy odpowiednik czcionki. Czyli to będzie każda pojedyncza litera. Font. Zbiór glifów zapisanych w pliku komputerowym. OTF, TTF, FON i podobnych. Font to odpowiednik dawnej kaszty, czyli szuflady z czcionkami. Krój pisma. Obraz kompletnego zestawu znaków pisma, zależności pomiędzy nimi, kształtów, szeryfów, świateł, etc. To jest właśnie to, co w 99% nazywamy fontem. Czyli jak widać, font to prawdopodobnie też nie jest właściwe określenie. Co jest tyle, jeżeli chodzi o encyklopedyczną wersję? A jakie wy macie na ten temat zdanie? Jaka forma jest poprawna? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na mojego bloga, gdzie umieściłam nieco więcej informacji na ten temat. Pozdrawiam.